Witajcie w pierwszej części filmiku o ekologicznych środkach czystości. Dziś na tapet weźmiemy półprodukty. Powiem Wam wszystko, postaram się przynajmniej, co wiem o półproduktach, jakie są ich właściwości, do czego używać dany półprodukt, do czego nie używać, z czym łączyć, z czym nie łączyć. Myślę, że dzięki temu będziecie mogli łatwo zweryfikować przepisy dostępne w internecie na domowe środki czystości. W drugiej części pokażę moje sprawdzone przepisy na domowe środki czystości, natomiast trzecia będzie czysto teoretyczna. Powiem, dlaczego warto zrezygnować z ostrej chemii w naszym domu i co ostra chemia może zrobić z naszym organizmem. Zapraszam na pierwszą część. Dla porządku, przy każdym z półproduktów omówię trzy punkty. Pierwszy, jak działa dany półprodukt, drugi, do czego go można używać, a do czego nie można, trzeci, z czym go można łączyć, a z czym nie łączyć. Ocet powstaje w wyniku fermentacji octowej alkoholu. Rozróżnia się ocet spirytusowy, który powstaje w wyniku fermentacji spirytusu, oraz ocet winny, powstający w wyniku fermentacji wina. Ocet jest jadalny i ulega biodegradacji. Jest tani i ma długi okres przydatności do spożycia. Im wyższa zawartość kwasu octowego w occie, tym niższe pH. W praktyce oznacza to, że ocet spirytusowy 8% będzie mocniejszym kwasem niż kilkuprocentowy ocet winny. Ocet jest doskonałym środkiem czyszczącym, ponieważ jego kwaśne pH pozwala nam usunąć zasadowe zabrudzenia w naszym domu, takie jak zacieki wodne, osady mineralne, czy pozostałości po mydle czy detergencie. Na pewno można go użyć do czyszczenia płytek ceramicznych. Pozwoli usunąć osady mineralne, szczególnie w okolicach prysznica w łazience. Armatura kuchenna i łazienkowa, takie jak wanna, prysznic, umywalka, WC, pomoże usunąć osady i usunie nieprzyjemne zapachy. Szkło, okna i lustra usunie zacieki. Czajnik i ekspres do kawy. Można je odkamienić za pomocą octu. Kuchenna AGD, takie jak mikrofalówka, czy piekarnik. Ocet usunie osady i zneutralizuje nieprzyjemny zapach. W zmywarce można go użyć jako płynu nabłyszczającego. Usunie pozostałości detergentu i zmiękczy wodę. Podobnie w pralce. Również go można użyć jako płynu do płukania. Zmiękczy tkaniny oraz usunie pozostałości detergentu. Można nim myć stal nierdzewną. Dzięki octowi zlikwidowała nieprzyjemny zapach z mojego stalowego bidonu. Można go używać też do mycia blatów i podłóg z laminatu. Można też nim umyć pojemniki na śmieci. Szczególnie może być to przydatne dla osób, które nie używają worków na śmieci. Na pewno ocet pozwoli zneutralizować nieprzyjemne zapachy. Jak już na pewno wiecie, z poprzedniej części filmiku ocet jest kwasem, więc nie powinno się go raczej używać do czyszczenia materiałów, które korodują, ponieważ może pozbawić ich połysku, zmatowić. Nie powinno się go raczej używać do czyszczenia żeliwa, aluminium, fugi w łazienkach, artykułów elektronicznych i naturalnego kamienia, np. marmuru. Octu nie powinno się łączyć z natlenkiem wodoru, czyli z wodą utlenioną, ponieważ jest to prosta droga do uzyskania kwasu nadoctowego, który wydziela toksyczne opary. Po drugie, octu nie powinno się łączyć z zasadami, np. z sodą oczyszczoną, ponieważ te dwie substancje nawzajem się zneutralizują i stracą swoje właściwości czyszczące. Nie powstanie z tego nic więcej oprócz wody i dwutlenku węgla. Szkoda Waszego czasu i pieniędzy. Wnikliwych odsyłam do mojego filmiku tłumaczącego dlaczego. Filmik jest podlinkowany w opisie. Soda oczyszczona to biały proszek. Drobiny są tak drobne, że nie da się ich wyczuć. Rozpuszczalna w wodzie nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Jest biodegradowalna. Soda oczyszczona jest łagodną zasadą, która powszechnie stosowana jest w wypiekach, co znaczy, że jest jadalna. Nie powinna być jednak wdychana, a nieodpowiednio użyta może powodować podrażnienie oczu. Soda oczyszczona jest delikatną zasadą, przez co neutralizuje kwasy, które są przyczyną nieprzyjemnych zapachów w naszych domach. Soda jest bardzo delikatnym materiałem ściernym, nie uszkadza powierzchni ani tkanin, co ma oczywiście swoje zalety, ale też wady. Czasami trzeba ją zostawić na dłużej albo bardziej namęczyć się przy sprzątaniu. Soda również może zmiękczyć
twardą wodę, co wykorzystują producenci ekologicznych proszków do prania i tabletek do zmywarki. Pasta z sody oczyszczonej dobrze czyści fugi. Jest bardzo łagodnym materiałem ściernym, przez co można nią czyścić bardzo delikatne nawierzchnie. Ja na przykład czyściłam nią płytę indukcyjną i nie było żadnego zarysowania. Sodą oczyszczoną można również usunąć tłuste plamy z piekarnika czy lodówki. Zneutralizuje ona również przy okazji nieprzyjemne zapachy. Dzięki swojej delikatności na pewno nada się do czyszczenia blatów z kamienia naturalnego, czyli na przykład marmuru. Jest dobrym materiałem ściernym, dlatego można nią czyścić armaturę kuchenną i łazienkową, taką jak wanna, prysznic czy umywalka. Tylko na koniec, po sprzątaniu trzeba pamiętać, żeby ją dobrze spłukać, inaczej zostaną nieestetyczne zacieki. Nie mam zwierząt domowych, ale czytałam, że doskonale sprawdza się do czyszczenia posłania i kuwety. Neutralizuje zapachy, przy czym jak na pewno wiecie, jest jadalna, więc nie zatruje zwierząt. Soda oczyszczona ma odczyn zasadowy, więc nie powinna być łączona z substancjami o odczynie kwaśnym, na przykład z octem. Tak jak wcześniej mówiłam, obie substancje się neutralizują i tracą swoje właściwości. Wnikliwych odsyłam do filmiku podlinkowanego pod filmem. Węglan sodu to również biały proszek, jednak ma większe wyczuwalne grudki. Węglan sodu nie jest jadalny, nie powinien być wdychany, a nieprawidłowo użyty może działać drażniąco na oczy. Ale nie ma się czego obawiać. Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, co w przypadku węglanu sodu oznacza założenie rękawiczek do sprzątania oraz niezajadanie się nim, nic nam się nie stanie. Teraz ciekawostka. Substancje chemiczne posiadają coś takiego jak karty charakterystyki, które bez problemu dostępne są w internecie. Karty charakterystyki mówią nam, jak z danym półproduktem chemicznym postępować i jakie ewentualne zagrożenia za sobą niesie. Rozporządzenie CLP wprowadziło w Polsce w 2015 roku obowiązek oznakowań danych produktów piktogramami. Jeżeli na dany produkt składa się składnik, który jest w wykazie C&L, to producent odpowiada za to, żeby na jego opakowaniu znalazły się odpowiednie piktogramy. I węglan sodu jest w tym wykazie C&L i zawiera następujący piktogram. Ale naprawdę nie ma się czego bać, po prostu trzeba zachować ostrożność, czyli na przykład nie wdychać go, nie przecierać oczu, gdy go używamy. Dla porównania pokażę piktogramy, które znajdują się na innym komercyjnym środku czystości, który jest dostępny bez problemu w drogerii. O teraz. I spuszczę na to kurtynę milczenia. Jeśli chodzi o używanie, to podobnie jak soda oczyszczona, ale należy pamiętać o kilku rzeczach. Na przykład o tym, że jest bardziej ścierny, więc raczej nie powinien być używany do powierzchni, które są delikatne, ponieważ może je zmatowić. Węglan sodu ma wyższe pH, więc pewnie lepiej sobie poradzi z uporczywymi plamami. Jednak przy tym należy pamiętać, że pastę z węglanu sodu trudniej się spłukuje niż pastę z sody oczyszczonej, więc trzeba ją spłukać po prostu dobrze, żeby nie było nieestetycznych zacieków. Węglan sodu również nie jest jadalny, więc raczej nie powinno się go używać do czyszczenia kuwety i posłania dla zwierząt domowych. Należy też zachować ostrożność w kontakcie z tkaninami. Jeżeli delikatna tkanina będzie miała długi, bezpośredni kontakt z węglanem sodu, może zblednąć. Jeżeli chodzi o mieszanie, taka sama historia jak z sodą oczyszczoną. Węglan sodu ma odczyn zasadowy, więc nie powinien być mieszany z substancjami o odczynie kwaśnym, na przykład z octem, ponieważ obie substancje nawzajem się zneutralizują. Nadwęglan sodu to ekologiczny wybielacz. Posiada właściwości wywielające, rozjaśniające i pleśniobójcze. Jest bezpieczny dla środowiska. Dzięki właściwościom utleniającym, które zachodzą w wodzie, powoduje wybielanie oraz dezynfekcję. Nadwęglan sodu zawiera około 13% aktywnego tlenu. Po rozpuszczeniu w wodzie następuje jego szybkie uwolnienie, dzięki któremu zapewnia on bardzo dobre właściwości czyszczące, wybielające oraz dezynfekujące. Tą reakcję wykorzystują producenci proszków do prania i tabletek do zmywarki. Nadwęglan sodu nie jest niebezpieczny dla ludzi, jednak należy zachować podstawowe środki ostrożności, ponieważ
Przy nieodpowiednim używaniu oczywiście może podrażnić. Nad węglem dzięki obecności tlenu aktywnego świetnie nadaje się do namaczania plam. Zapobiega też żółknięciu i szerzeniu tkanin. Dzięki swoim właściwościom utleniającym świetnie usuwa osady z kawy czy herbaty. Ze względu na wysokie pH może być używane do czyszczenia armatury kuchennej czy łazienkowej, na przykład do czyszczenia WC. Nadwęglan sodu usuwa w naturalny sposób pleśń i zagrzybienia. Tutaj mam przykład przed i po. Teraz dwie ważne informacje. Po pierwsze, nadwęglan sodu jest substancją aktywną tylko przez kilka godzin, na przykład po dodaniu go do wody, dlatego środki z nim należy przygotowywać na bieżąco. Po drugie, jego właściwości rosną, kiedy dodamy do niego gorącej wody zamiast zimnej. To samo w sumie dzieje się z octem. Gorący ocet działa lepiej niż zimny ocet. W sumie to dzieje się z wszystkimi półproduktami chemicznymi. Nadwęglan sodu nie nadaje się do prania delikatnych tkanin, takich jak jedwab czy wełna. Olejki eteryczne są miłym, aczkolwiek zupełnie opcjonalnym dodatkiem do domowych środków czystości. Pozyskiwane są z roślin przez destylację z porą wonną lub ekstrakcję z alkoholem. Cokolwiek to by nie znaczyło, najlepiej wybierać olejki eteryczne, które są dobrej jakości, czyli mają jeden składnik. To już wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. W drugiej części wykorzystamy teorię w praktyce, a wiadomo, że to zawsze jest najlepsze. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas, komentarze i subskrypcje. Do następnego filmu, pa! Nagrywam to już nie wiem który raz. Mam chrypę i boli mi gardło. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo jak nie, to nie wiem co.